Proszę. Wszyscy będą widzieć, jak jesz. Cześć. Gdzie byłeś? Tam się przejść, tak? Poranny spacer za przyczepę. Rowery tam czekają na przejażdżkę dzisiejszą. Tak. Jo, cześć. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. To kolejny dzień z naszej wyprawy. Chciałbym Was powitać. Jest chwilę po godzinie 7. Miałem dać aktualizację, jak przebiegła pierwsza noc z tym naszym małym szkrabem w przyczepie i przebiegła bardzo, bardzo, bardzo pomyślnie. No nie spodziewaliśmy się. Trochę w nocy sobie popłakiwał i śpiewał, ale to są normalne rzeczy. Ale nie wybudził się, nie wystraszył tego, że jest gdzieś w nowym miejscu i pospał do 6 rano, co się bardzo rzadko zdarza. To jest po prostu mega rzadkość, więc tutaj ewidentnie mikroklimat był sprzyjający ku temu, żeby sobie pospać. Kombinator wspina się na wszystko, co może. Musimy tutaj mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę wchodzi na wszystko, co jest po prostu pod ręką. Ale nie o tym. Zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym przejdziemy się na pewno na plażę, promenadą tutaj nad Turawską, że tak powiem, nad jeziorko i tak, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco i jedziemy na promenadę. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Tu jest taka blokada pasa bezpieczeństwa młodzieży. Tak, ja sobie zasiadam, mam nisko tak siodełko opuszczone, żeby móc obiema nogami po prostu sobie stanąć. Zuzanna mi zawsze pomaga, nie zawsze, bo czasami jeżdżę sobie z nim sam. Wsadzić go tutaj, zapiąć, bo razem zawsze jest wygodniej. No i młody ma tutaj swoją kierownicę. Pokaż, Miki, oprzyj się. Gdzie masz kierownicę? Miki ma tutaj swoją kierownicę, ale lubi złapać za moją, dlatego trzeba być czujnym. I z jazdy tutaj za wiele Wam nie pokażę, więc jedziemy. Coś jest nie tak z tymi bateriami. Włożyłem baterię, która pokazywała, że jest naładowana i mam 1%. Ja nie wiem, popruły się. No właśnie zmieniłem specjalnie na pełną. Ale no nic, jeszcze chwilę nagrywamy, także zaraz się mogę wyłączyć i witajcie tutaj w porcie. Kaczki! Kaczki, motorówki. I łodzie, i tam jest policyjna łódka naprzeciwko, z drugiej strony. I tak, słuchajcie, pięknie tutaj mają naprawdę te niektóre domki, jakieś inwestycje i w ogóle takie działeczki po prostu ludzie prywatnie mają tutaj bezpośrednio w pierwszej linii brzegowej, nawet Mistrzostwo Świata. Właśnie na tym wyjeździe rodzi się kolejne marzenie i tym marzeniem jest posiadanie właśnie takiego domku wakacyjnego gdzieś nad jeziorem. Piękna sprawa. Niekoniecznie w takim turystycznym miejscu, ale w równie pięknym. O, i Miki idzie do kacuszek. Powitanie z kaczami. Kaczka idzie do ciebie. Miki, jak podobają ci się kaczki? Tak? Są i mewy. I dzisiejszego dnia, słuchajcie, pojedziemy sobie właśnie do tego miasteczka, do tej Turawy później. No bo niedługo tak naprawdę czeka nas drzemka mikołajowa, więc wyszliśmy sobie tak trochę się przewietrzyć, pochodziliśmy trochę po kempingu i stwierdziliśmy, bo ja tutaj wczoraj sam z Mikołajem byłem,
że z Zuzanną się przejedziemy tutaj tą promenadą. Ona tak naprawdę kończy się gdzieś tutaj. Taka asfaltowa dróżka kończy się tutaj i biegnie dalej. Taka leśna, która jest, podejrzewam, właśnie tą ścieżką rowerową, którą można objechać całe to jeziorko. Także no jest co tutaj objechać. Tam. Tam na zdrowym zoncie, słuchajcie, dookoła można przejechać. A gdzieś tam jest to miasteczko. Jest jakiś wał, jakieś coś. No postaramy się na tym wyjeździe zrobić taką traskę rowerową i będę chciał Wam to pokazać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co? Ale tu jest wydeptane przez te kaczochy. Kaczory, kaczuchy. Ta się drapie. No, dla Mikołaja to jest super sprawa, z tymi zwierzaczkami sobie poobcować z bliska. Kaczki na razie widział tylko w książeczce chyba, bo nie kojarzę, żebyśmy mu zdążyli gdzieś je pokazać. Chociaż jest taka opcja, że je widział, ale u mnie z pamięcią jest koślawo, więc jest jak jest. O, słyszysz, Miki, jak robią kaczki? Kwa, kwa, kwa. Kwa, 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 kwa. Jak robią kaczki? Jak? Aha, kwa, 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 kwa. Kwa, 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 kwa. Bardzo odważne te kaczki. Ewidentnie obcują tutaj z człowiekiem i dostają jedzenie. Na 100% tak jest właśnie. Kwa, kwa, kwa. No, nie odpowiadają. Miko, pomagaj. My zrobiliśmy sobie rowerową przejażdżkę wokół kempingu i tutaj okolicy. Zatrzymaliśmy się w takim bistro na kaweczkę. Na razie jest puściutko, tutaj jeszcze ludzi nie ma, ale sezon dopiero przed nami tak naprawdę, za tydzień się zaczyna. Wypijemy kawę i spadamy na kemping, bo młody będzie miał drzemkę. Familiada opuściamy, hej widzowie, familiada opuszcza obozowisko i jedzie, słuchajcie, do Turawy. Jedziemy do miejscowości tutaj najbliżej zlokalizowanej. Młodzież sobie pospała elegancko 2,5 godzinki. Dobrze mu się tutaj śpi, zauważyliśmy. Być może dlatego, że jest chłodniej niż w domu. Chociaż ogrzewanie musieliśmy włączyć. Niestety nie działa mi piecyk gazowy i podpięliśmy się do prądu, przez to musieliśmy zapłacić trochę więcej. A w tym momencie powiem o kosztach właśnie tego pobytu tutaj. Będziemy 4 doby i zapłaciliśmy za to 4 stówki. Stówkę za dobę, za nasz samochód z przyczepą, za Mikołaja chyba nie płacimy. I za ten prąd, tak? Bo podpięliśmy się pod prąd, czego planowałem nie robić, ale niestety nie działa mi gazowe ogrzewanie. Wiem dlaczego, w iskrowniku nie mam po prostu baterii. Muszę sobie tę baterię kupić i ten piecyk tutaj odpalić. Aktualizacja z Turawy. Przejechaliśmy się po miasteczku, tak jak widzieliście, jakiś piękny, gigantyczny pałac, chyba protest prawosławny, jakiś były kościół czy coś. Wrzucę Wam tu informację, jak mi się uda znaleźć coś na ten temat, to sobie przeczytacie. A my w tym momencie, właśnie w tej Turawie, podjechaliśmy na ścieżkę rowerową, która tędy sobie idzie, przy wale nad samą wodą. Teraz przez taki mostek nad mikro rzeczką, rowem,
Jak zwał, tak zwał, to jest raczej rów jakiś melioracyjny czy inny, ale pewności nie mam. Przechodzimy sobie tutaj na ten wał nad jezioro. Pewnie jakiś piękny widoczek nas tutaj czeka. Wejście na zaporę, wyłącznie schodami. Także jest to zapora tutaj, chroniąca pewnie miasteczko przed zalaniem przez to jezioro. Sztucznie wytworzona, obstawiam, więc idziemy. Tyle schodów nas czeka tutaj. I teraz zobaczcie, jak sobie młodzież radzi pięknie na schodach. Siedemnaście miesięcy wbiło. 16? Dokładasz, no. 17 się zaczął, no. Skończył 16. Mocno. I teraz będzie razem reakcja na to piękne. Wow! Miki, gdzie my jesteśmy? Przepiękne jest jeziorko. Trzymaj go. Ale dalej nie idziemy. Tu na ale tu jest wał zbudowany, wielki. Na kamyki nie. Tam jest jedna, tak? Wielki kamienny wał jest zbudowany. Tam nie schodzimy. Zapora przeciwpowodziowa. Zejdź z kamieni. Z kamieni, tak już nie wchodzi, nie wchodzimy. Tylko tą ścieżką. Możemy iść tam. No i takie miejsce tutaj, kurczę, piękna sprawa. I tutaj też prawdopodobnie, skoro ta ścieżka rowerowa jest tam na dole, to wydaje mi się, że tędy również by się tym rowerem dało przejechać. Tylko na górę trzeba by było się dostać. Prawdopodobnie gdzieś w jakimś miejscu jest łagodne wejście. Tutaj nawet są jakieś śmietniki dla spacerowiczów, żeby śmieci nie zostawiać po sobie. No piękne miejsce, fajny taki punkt widokowy nawet można powiedzieć, nie? Kaczki są, tak. Ty lubisz kaczki, nie? Jak robi kaczka? Pa, pa, pa. Kamienie, kaczki, wszystko lubisz. A tam jest jakaś elektrownia być może? Elektrownia, no. Elektrownia chyba, wodna. Tutaj. Tutaj, tutaj są zrobione schody w dół. Takie ukryte trochę, ale są. A my zaparkowaliśmy tam na dole. O, złamało się. Po powrocie z Turawy poszliśmy sobie na jedzonko, zjedliśmy pyszną pizzę z pieca, chociaż bardzo drogą, mała margherita 35 zł nas kosztowała. Ale tego już nie nagrywałem, bo tę chwilę musiałem popracować, coś szybko zjeść, żeby nie ostygło i tak dalej. Stąd wyszliśmy sobie z powrotem na tą promenadę i pobawić się w piasku. Słoneczko w końcu wyszło trochę bardziej po całym dniu, już mamy godzinę 17 blisko. I możemy uraczyć tego pięknego jegomościa z góry, rażącego, ciepłego. Także bardzo fajnie. A młodzież chce wejść do mamy na łódkę, to idziemy z pomocą. Myślę, że na dzisiejszym filmie jeszcze pokażę wam ten kemping, na którym się znajdujemy, Turawa Camp. Dzisiaj przyjechał nawet właściciel, miałem przyjemność uścisnąć rękę prezesa pana Tomasza. Może kiedyś zobaczy ten film, pozdrówki dla pana, proszę pana. I co, zobaczycie sobie mniej więcej jak to wygląda, bo jest w miarę pusto jeszcze. Póki nie ma takiego obłożenia, to można sobie zobaczyć, jak ten placyk ładny, zadbany wygląda. Taki camper plac w sumie, pole namiotowe trochę. Także zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda. I na ten dzisiejszy dzień będziemy kończyć. My się zajmiemy sobą trochę. A jutro? Zobaczymy, co jutro. Dlatego subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych treści, kolejnych vlogów z naszego żyćka, żyćka w podróży. Ale nie tylko, bo w najbliższym czasie różne inne filmy tutaj się wokół naszego życia pokażą. Więc...
I tak jak obiecałem, że się włączę, jesteśmy na kempingu, my jesteśmy w samym rogu. Rozbiliśmy się tutaj między takimi przyczepami całorocznymi. Tutaj sobie ludzie pomieszkują trochę dłużej niż my, a przede mną rozpościera się widok na cały kemping. Na kempingu jest taka wyasfaltowana droga. Jedna jest taka w kółko, jak na stadionie jakimś żużlowym, i jest jedna taka przecinająca to przez środek. Z tej strony mamy część, która jest polem namiotowym, a wszystko inne to jest namiotowo-kempingowa część. A więc tam znajduje się jeden sanitariat i przejedziemy się tą asfaltową drogą dookoła kempingu. Na środku jest oczywiście serce każdego domu, czyli tak jak tutaj serce kempingu, kuchnia z jadalnią. Wygląda to następująco. Zmywalnia. I kuchnia. Na całym kempingu co jakiś czas rozstawione są skrzynki elektryczne oczywiście i słupki z wodą. Tam w rogu przy sanitariacie mamy również plac zabaw i boisko do siatkówki. W tym miejscu znajduje się budynek, w którym jest sklep spożywczo-monopolowy i recepcja. Na wjazd jest oczywiście zostawiony szlabanem. W tym miejscu mamy część namiotową, domek pracowników, miejsca na ognisko. Śmietniki, sanitariat. Oraz tutaj mamy zlewnię do kamperów i kamper system oczywiście. Tutaj mamy zlewnię szarej wody oraz toalety chemicznej. No i oczywiście toalety. Toalety to jest bardzo świeży temat i prysznice. Wszystko nowoczesne, zautomatyzowane, eleganckie. Zajrzymy sobie taki, proszę bardzo. W prysznicach oczywiście ciepła woda. Tego nie brakuje. No tutaj kibelki, pisuary. Pisuarów pewnie w damskich nie ma, chociaż nie wiem, teraz są takie dziwne czasy, że może i pisuar by się w damskim przydał. I jedziemy dalej. Wrócimy sobie drugą częścią do drugiego sanitariatu. Bardzo dużo miejsca na te kampery i przyczepy. Boisko do siatkówki, plac zabaw i panowie budują basen. A więc moi drodzy, tak wygląda Turawa Camp w miejscowości Turawa nad Jeziorem Turawskim w województwie opolskim. Tak, z Opocznym mi się myli Opole, nie wiem czemu. Dzięki za to, że byliście na tym filmie. Ja zaczynam kolejny dzień, więc zapraszam Was na kolejnego vloga z dzisiejszego dnia. Zobaczymy, co ciekawego się wydarzy. Myślę, że mamy jakiś pomysł, ale to zobaczycie już na kolejnym filmie, dlatego subskrybujcie, żeby nic nie przegapić i przekazać 10 groszy na cele charytatywne. Każda subskrypcja właśnie z tym się wiąże. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym filmie. Siema!